masz odwagę powiedzieć żono, i stałem tam, gdzie stało domo. Cześć, witajcie, słuchajcie, dzisiaj pogadamy sobie na temat zasad licencjonowania produktów firmy Microsoft, a dokładnie jak to jest, jeśli chodzi o Windowsa, jak to jest, jeśli chodzi o Office'a, skąd się wzięły w internecie, a dokładnie na eBayu International oraz na polskim Allegro tanie klucze do Windowsa i Office'a. Czemu one są aż tak tanie, bo są poniżej 10 euro? I czym się różnią od kluczy z oficjalnej dystrybucji Microsoftu, które kosztują po jakieś 10 razy więcej, bo trzeba płacić 100-150 euro. Czym one się różnią i dlaczego tych tanich Microsoft nie sprzedaje bezpośrednio? Otóż rozwijam waszą zagadkę. Czym innym jest polityka licencjonowania produktów, czyli wasza instalacja systemu jest legalna czy nie, a czym innym jest polityka sprzedaży produktu, czyli to, czy my sprzedajemy wszystkie licencje na otwartym rynku, w naszym sklepie, czy na przykład część sprzedajemy tylko w sposób ograniczony przez określone kanały dystrybucji, na przykład producentom sprzętu. I tu jest pies pogrzebany. To możemy bardzo prosto wszystko sobie teraz uzmysłowić, że tak, klucze te tanie, dostępne na eBayu, na Allegro, na AliExpressie są legalne. I zacznijmy najpierw od Windowsa, ponieważ inaczej wygląda sytuacja w przypadku Office'a, a inaczej w przypadku Windowsa. Jeśli chodzi o system operacyjny Windows, to mamy trzy rodzaje kluczy. Klucze OM-owe, klucze Box i klucze MVL, czyli Multi-Volume License. Na czym one polegają? Po kolei. Klucze OM-owe są przypisywane do płyty głównej. W momencie, jeżeli ty zakupisz, normalnie nie są dystrybuowane przez Microsoft w swoim sklepie. Microsoft w oficjalnym sklepie sprzedaje tylko klucze typu Box. Klucze typu OM są sprzedawane w dużych pakietach producentom sprzętu. I producent sprzętu, instalując system na danym komputerze, używa klucz. Przykładowo ma 50 kluczy. Tych kluczy jest więcej, w większych pakietach się kupuje tam po 50 tysięcy sztuk, ale przyjmijmy taką mniejszą liczbę, żeby to sobie uzmysłowić. Jeżeli mamy na przykład 50 kluczy i wyprodukujemy 50 komputerów, to może to być produkcja od zera, tak jak na przykład w Dellu, czy w Xiaomi, czy w jakiejkolwiek innej firmie. Może to być produkcja od zera komputera, a to może być komputer stacjonarny złożony, typu składak, złożony z płyty głównej od Gigabyte, czy od MSI, karty graficzne od innego producenta, na przykład to będzie GeForce, ale robiony przez jakąś tam firmę i poskładany tam z dysku i RAMu i procesora, tam każde z innej parafii, byleby to było kompatybilne ze sobą oczywiście, bo są pewne zasady, które na komputerze to będzie typowy składak, takie jakie były popularne w latach 90. początku lat 2000. Adaxy to były i tak dalej. Teraz taki producent albo składacz bierze licencję numer 1 z tej puli OM-owej. W momencie zainstalowania i aktywowania systemu na serwerze Microsoftu ta licencja, ten klucz jest przypisywany do numeru seryjnego płyty głównej. I w tym momencie w komputerze możemy wymieniać wszystkie elementy za wyjątkiem płyty głównej, żeby nie trzeba było i on cały czas będzie aktywny, będzie wszystko w porządku. Jeżeli byśmy musieli wymienić płytę główną, bo nastąpiło jej uszkodzenie lub cokolwiek, albo upgrade'ujemy komputer do sobie do lepszego i chcemy przenieść licencję ze starej płyty głównej na nową, albo wyprzedziliśmy ten komputer do śmietnika, do recyklingu i przenieśliśmy sobie tylko dysk i chcemy, żeby dalej był aktywny na nowy sprzęt i chcemy po prostu przenieść tą licencję, tak możemy, przy czym będzie wymagał ponownej aktywacji w Microsoftie i nie zawsze Microsoft się na to zgadza,
żeby takie ordynacje przeniesienie na AMS było robione. Na tym to polega, że właśnie nie zawsze Microsoft się na to zgadza i przez co mówi się, że licencja OM-owa jest licencją przypisaną do płyty głównej. I licencje właśnie te tanie po 10 euro na eBayu czy na Allegro to są właśnie licencje OM-owe. To jest licencja OM-owa, która nie była użyta na żadnym komputerze, tylko był komputer złożony, była wystawiona do niego licencja, ale ona nie była aktywowana, przypisana do numeru serii płyty głównej, ponieważ ten komputer nie został uruchomiony. Z różnych powodów to mogło być, ale po prostu tam i dlatego tą licencję można wziąć i przypisać do dowolnego innego komputera. Po prostu wpisać ją i aktywować system na dowolnej innej płycie głównej i ona wtedy będzie już przypisana do tej nowej, do tamtej płyty. Stąd właśnie są te tanie klucze. Licencja typu Box to jest licencja na system wkupowany w pudełku i to jest to, co Microsoft sprzedaje u siebie w sklepie, w ładnych pudełeczkach z napisem tam Windows 11 i to sprzedaje w ładnych pudełeczkach z instrukcją, kiedyś się sprzedawał jeszcze z płytą CD, później DVD albo obecnie z pendrive'em instalacyjnym, taki bardzo ładny zestaw do postawienia sobie na półce, że mam, wow, patrzcie, wersję Box Premium. To już wyższa klasa średnia, chłopaki, patrzcie, mam Windowsa w pudełeczku, super. No i tak, licencja typu Box na jedno stanowisko oznacza, że kupujemy system i on jest nasz i my możemy go przenosić między komputerami. Teraz mamy komputer przykładowo z procesorem 10 generacji. Za rok będę miał z 12 generacji, to sobie zainstaluję na nim, na tym samym kluczu i w momencie aktywacji na nowym system automatycznie deaktywuje się, serwer automatycznie deaktywuje instalację na poprzednim komputerze. Przy pierwszym połączeniu z internetem, przy tamtym komputerze będzie informacja, że twoja licencja wygasła. I później kupisz się sobie z jakimś tam nowym Ryzenem 9, jakimś tam hiper super za kilka lat, znowu zainstalujecie sobie system i podacie ten klucz i on aktywuje się na nowym komputerze, a na starym komputerze się deaktywuje. Na tym polega Box i w przypadku licencji typu Box możecie tak przenosić ten system do usranej śmierci, tą licencję sobie z komputerami, to cały czas będzie całkowicie legalne, bo za to zapłaciliście. Na tym polega Box. Należy też pamiętać o tym, że obecnie licencja na Windows 11 to nie jest tylko licencja na Windows 11, ponieważ klucz na Windows od 7 na 7, 8, 1, 10 i 11, czyli 11, działa na wszystkich tych wersjach. Możecie zainstalować sobie dowolną 7, 8, 1, 10, 11, o ile oczywiście wasz komputer, wasza płyta główna to jest kompatybilne z tym systemem, bo na przykład nowe komputery działają tylko pod 10, 11, a są takie, które działają nawet pod 8, ale pod 7 już nie. No to jest to zależy od kompatybilności systemu, ale oficjalnie licencja na to pozwala, boxowa licencja pozwala na używanie od 7 do 11 włącznie na tych systemach. Oczywiście na jednym urządzeniu i tak dalej. A licencja MVL to jest licencja, którą się kupuje na kilka stanowisk. I w zależności od tego, czy to będzie na mniejszą ilość stanowisk, to będzie weryfikowana przez Microsoft, jeżeli przez po prostu kupujecie licencję, powiedzmy na 10 komputerów i teraz sobie możecie zainstalować na 10 komputerach z tego samego klucza i tam będzie w Microsoftie zapisane, że płyty główne o numerach seryjnych tutaj komputer 1, komputer 2, komputer 3, komputer 10 są ok. Dlatego to są MVL tak zwane. Oczywiście możecie wejść, zalogować się na koncie Microsoft, znaleźć ten komputer, który chcecie jakiś wymienić, nowszy, usunąć i zainstalować, powiedzmy, komputer numer 6, usunąć z tej listy. On jemu wygaśnie w tym momencie licencję i zainstalować sobie na nowym 11, który wejdzie na pozycję numer 6. To jest tak, ale to się robi przez menedżera Microsoftu i to nie jest kupowane w sklepie. Ale jest to całkowicie legalne i możliwe. Tak więc wracając do tematu, tak, Windowsy te super tanie są legalne, należy tylko pamiętać, że one są przypisywane do płyty głównej. Więc jeżeli kupicie nowy komputer i będziecie mieli na nim systemu,
albo wymienicie płytę główną, to będzie trzeba zakupić tą licencję ponownie. Biorąc pod uwagę ich cenę, jest to całkowicie opłacalne. Jeśli chodzi o Office'a, Office w tych super cenach to jest głównie Office 365, czyli wersja subskrypcyjna. I ona działa na zasadzie, że ktoś sobie wykupił licencję stałą, nieczasową, na Office'a i Office 365 jest przypisywany do konta Microsoft i później sprzedaje dostęp do konta Microsoft. To też jest legalne, chociaż może się wydawać nie, ale jest legalne zgodnie z systemem. Trzeba tylko brać pod uwagę, że jeżeli macie na przykład taki klucz na 3 komputery w wersji domowej, to zainstalujecie tylko na 3, ponieważ więcej Wam się nie aktywuje. To jest bardzo ważne, żeby o tym pamiętać, jak to działa. Lepsze były wersje, moim zdaniem, pudełkowe Office'a, gdzie był po prostu klucz, się instalowało i tak dalej. Ja mam Windowsa 11, ale do tej pory używam Office'a 2007. Dlaczego? Bo jest lekki, nieprzeciążony, ma już obsługę dokumentów DOCS, czyli tych, które weszły właśnie w 2003 roku. Jest lekki, jest nieskomplikowany, nie zajmuje dużo przestrzeni, a tak naprawdę jeżeli potrzebuje 3 programy, to jest Word, Excel i PowerPoint, to nic więcej tak naprawdę nie trzeba. Nie musicie mieć Office'a 2019, żeby czasami napisać prosty tekst w Wordzie i wydrukować go. Jakieś pismo potrzebujecie szybko wydrukować, czy jakiś tekst na prędce, albo coś zanotować sobie, to naprawdę nie potrzebujecie najnowszego w tym momencie Office'a do tego, bo ten 2007 będzie się całkowicie dobrze sprawował i integrował z Windowsem 11. Bez problemu żadnego. Jedyną jego wadą jest to, że jest w architekturze jeszcze 32-bitowej, co na 64-bitowym systemie nie jest najlepszym pod względem informatycznym rozwiązaniem. Lepszy by był, gdyby on był 64-bitowy, ale 64-bitowe wersje Office'a dopiero od wersji 2013 zaczęły się pojawiać, czyli 2013, 16 i 19, ale spełnia swoje zadanie. Tak więc mam nadzieję, że rozwiałem Wasze wszystkie wątpliwości, jeżeli się rozchodzi o system Windows i tak zwane tanie klucze. To nie jest żaden wałek, to jest wszystko jak należy zrobione, a ludzie się wystraszyli, jakby to nie wiadomo, co to było. Tak więc słuchajcie ekspertów IT, takich jak ja, jak Szafa, my Wam to pojaśnimy. Kobiety chciałbyś zniewolić, pozbawić chciałbyś niewolnej woli.